Proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra mówimy o tym, żeby puszczać chleb po wodzie. To, co każdy ma. To, co ma na przykład świadek Jehowy, to powie coś tam z Biblii. Jak będzie jakaś kobieta moherowa, też może coś dobrego uczynić, zrobić, tak jak ojciec Rydzyk mówi, prawda? Bo oni tutaj o ojcu Rydzyku puszczają, że coś okropnego, że coś strasznego. To my kawałek tego filmu pokazujemy. To więc ja przynajmniej do tej von Lipska mówię. Słuchaj, Lipska, żebyś ty była tak znacząca i wielka jak ten ksiądz Rydzyk, to też oni by pojechali do miejsca tam, gdzie ty się urodziłaś, gdzie mieszkała twoja matka, twoje rodzice i zaczęliby robić taki wywiad, że po prostu musieliby wszystko wiedzieć, co jest. No a ona się tak troszeczkę obraziła, że jak to, że a no widzisz, a tutaj tylko jak komuś na czymś zależy, bo człowiek znaczący, to wtedy go obsmarować trzeba. No a jak obsmarować, to nawet trzeba coś zmyślić, trzeba coś wymyślić i tak zmanipulować, żeby na swoim postanowić, na swoim wyjść, prawda? Wyjść. Także widzicie Państwo, jest to taka wyższa matematyka francuska, że tak jak mówią, że we Francji matura z matematyki jest na bardzo wysokim poziomie. Że we Francji jest na bardzo wysokim poziomie. Także bądźmy razem, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Zaraz teraz godzina śmierci naszej. Będą wiadomości dnia. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Polska wierzy w Maryję. Zdrowaś Maryjo, święta Maryjo. Polska wierzy w Maryję. Także proszę bardzo być z nami. Proszę bardzo zastanawiać się, proszę bardzo myśleć o tym, co ważne, myśleć o tym, co istotne, bo zaraz idziemy na pocztę. Radio Tok FM. Teraz i Baby. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół. Jadę szybciutko do Bóg, proszę Państwa, sprawdzić na te szybko chodzące, że tak powiem, komputery, co to za zastrzeżenia, jaka firma i o co chodzi, bo wiecie Państwo, tak jak mówię, 2-3 sekundy, Maryja została na ziemi po zmartwychwstaniu Chrystusa. Coś ktoś wziął, a oni się już wściekają. Ze swoim synem. Niepokalana jest cała arcydzieło miłosierdzia i również ostatnie jej wyróżnienie na ziemi, jakim jest niebowzięcie, to szczególny akt miłości dla cierpiącej matki. Święci, proszę Państwa, tutaj w Polsce, których mało. Tak, radio kończy. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Dzisiaj mówimy na temat księgi Daniela, księgi Apokalipsy. Bo skąd wzięli się ci święci, proszę Państwa, tutaj w Polsce, a których mało kto trafi. Jest to jakby, proszę Państwa, wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. No, naprawdę jest ich niewielu, ale siła jest w prawdzie, prawda? Siła jest w prawdzie. Także znalazłam naprawdę Pan Bóg tutaj, proszę Państwa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Ktoś zapomniał, ktoś zostawił, proszę Państwa. Bardzo ciekawe, czy może coś zobaczymy. Jehowa jest tym, który wyjawia tajemnicę. Także proszę Państwa, księga Daniela możecie i błogosławiony czytać. Księga Daniela, drugi rozdział, werset 47. Dzisiaj księga Daniela. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, które rządy będą dominować na ziemi, gdy Królestwo Boże przyjdzie położyć kres. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Niechowa pozwala nam rozpoznać tożsamość odwróconą, dzięki analizie prawacji Daniela. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Danielowi, znaczenie prorokowego snu, proszę Państwa, o ogromnym metalowym posągu, polecił spisać tę informację między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pragnął umocnić w nas nadzieję na to, że Jego Królestwo niebawem zmiażdży wszelkie ludzkie żołdy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ale pokazuje też, w jakiej kolejności miały one osobnie następować. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, gdy pojmiemy znaczenie pierwszego proroctwa, zapisanego w Biblii. Dlaczego? Ponieważ spełnienie się tej zapowiedzi jest tematem spajającym całym Pismo Świętym. Można ją przyrównać do osnowy, z którą splatają się wszystkie liczne proroctwa. Potomstwo węża. Teresa Zyzwolenia, Kupita. Dziękujemy. To jest ta piąta zapowiedziała, że niewiasta wyda potomstwo. Maria w niebie nie przestaje kochać tych, którzy są jej drodzy na ziemi. Choć Jezus ze swym synem pokochała gorąco także swoje nowe dzieci. Nie może bezczynnie patrzeć, jak przewracają się na drodze do Boga, gdy widzi upadek, to pierwszy stan królewską pomocą, by pomóc. A drugorzędną część potomstwa stanowią namaszczeni duchem członkowie zboru chrześcijańskiego. Jezus i pomazańcy wspólnie tworzą Królestwo Boże, narzędzie, za pomocą którego Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zapowiadało też, że pojawi się potomstwo szatana. Będzie ono okazywać nieprzyjaźń, lecz wrogość potomstwu niewiasty. Kto wchodzi w skład, czyli kto wchodzi w skład potomstwa węża? Wszyscy, którzy podobnie jak szatan diabeł przejawiają nienawiść względem Boga i przeciwstawiają się ludowi Bożemu. Te wszystkie narody przeciwstawiały się ludowi Bożemu i miały jakiś swój stosunek względem narodu Bożego. Bo na przykład Rosja to się nie zalicza do tej kolei światowej, bo Rosja nie miała nic tam do Bożego. Przez wieki szatan organizował swoje potomstwo w królestwach. Innymi słowy, najrozmaitsze władze, ale stosunkowo niewiele tych człowieczych królestw miało znaczący wpływ na rozwój Bożego, narodu izraelskiego lub zboru namaszczonych chrześcijan. Dlaczego ten fakt jest znamienny? Ponieważ wyjawia powód, dla którego wizje Daniela i Jana w sumie opisują zaledwie 8 potęg. Pod koniec pierwszego wieku naszej ery wskrzeszony Jezus przekazał apostołowi Janowi serię zdumiewających wizji. Jednej z nich Jan ujrzał diabła pod postacią smoka stojącego na brzegu ogromnego morza. Apostoł zobaczył też, jak z morza wychodzi bestia o osobliwym wyglądzie i otrzymuje od diabła wielką władzę. W jednej z kolejnych wizji anioł, mówiąc o wizerunku tej bestii, nazwanym szkarłatną bestią, wyjaśnił Janowi, że siedem głów wyobraża siedmiu królów, siedem rządów. W czasie, gdy Jan to opisywał,
pięć z nich już upadło, jeden sprawował władzę, a ostatni jeszcze inaczej. O jakie królestwa, czyli mocarstwa światowych chodzi? Omówimy teraz każdą z dwóch bestii opisanej w objawieniu świętego Jana. Dowiemy się też, jak to, co na temat wielu z tych królestw utrwalił Daniel w wypadku niektórych na długo przed tym, zanim zaczęły istnieć, pozwala na wypięcie. Posłuchać. Pierwsze dwie głowy, Egipt i Asyria. Pierwsza głowa bestii symbolizuje Egipt. Dlaczego tak twierdzimy? Ponieważ był on pierwszym mocarstwem, które okazywało nienawiść ludowi Bożemu. Gdy potomkowie Abrahama, z którego rodu miało nadejść obiecane potomstwo, przebywali w Egipcie, stali się liczni. Egipcjanie zaczęli wtedy uciskać Izraelitów. Szatan próbował unicestwić lud Boży, zanim pojawiło się owo zapowiedziane potomstwo. W jaki sposób pobudził Faraona do uśmiercania wszystkich izraelskich chłopców. Jehowa udarł im ten plan i wyzwolił swój lud z niewoli. Jakiś czas potem osiedlił go w ziemi obiecanej. Druga głowa bestii. Druga głowa bestii wyobraża Asyrię. To potężne królestwo również usiłowało zgładzić lud Boży. Co prawda Jehowa, czyli Jahwe, użył Asyrii jako narzędzia do ukarania dziesięcioplemiennego królestwa za bałwochwalstwo z czasów Manassesa. Ale potem zaatakowała ona Jerozolimę. Niewykluczone, że szatan chciał przerwać królewską linię, która w końcu miała doprowadzić do Jezusa. A tak ten nie był zgodny z zamiarami Jehowy. Dlatego w cudowny sposób wyzwolił on swój wierny lud, uśmiercając na jeźdźcu. Trzecia głowa, czyli Babylon. Trzecia głowa bestii widzianej przez Jana wyobraża królestwo, którego stolicą był Babylon. Jehowa pozwolił Babilończykom podbić Jerozolimę i uprowadzić jej mieszkańców do niewoli do wtedy, kiedy Syrygiaszowi, ostatniemu królowi judzkiemu, oczy wydłubano i w łańcuchach poprowadzono do niewoli na 70 aż lat. Zanim jednak dopuścił do tego upokorzenia, ostrzegał buntowniczych Izraelitów przed tą planetą. Wielokrotnie, nawet potem Jezus, wiele setleci po, powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz prorogów, jak kukosz chciałem do ciebie posłać. Ale widzicie Państwo, oni też zabili Jezusa Chrystusa, to więc jakaś nawiedzona kobieta w ogóle. Zgłasza i mówi, że Żydzi wcale nie zabili Żyda. Ja mówię, no to przecież tylko wtedy byli Żydzi, tylko byli ci Izraelici, którzy tylko byli wierzący, bo panowała teokracja. Teos, nie było ani jednego ateisty i wszyscy byli Żydami. A mówimy tutaj o narodzie. Ta kontynuacja tej nienawiści, jeżeli chodzi o te poszczególne kolejne potęgi światowe, o nienawiści mówimy, to jest też ten naród Boży, nawet już duchowy, bo przecież wiadomo, że jeśli jesteś cielesnym Izraelitą, to to na Bogu nie robi większego wrażenia, bo Bóg kocha, tak jak ty wcześniej możesz Boga pokochać poprzez poznanie prawdy i zrozumienie, że to prześcieradło, które Piotr miał w wizji, na tym prześcieradle były zwierzęta takie nieczyste, wstępują, że to wszystko było z nieba. Bóg powiedział: jedz to, ponieważ to już jest czyste, co Bogu są za czyste. Czyli wtedy, kiedy apostoł Paweł te trzy podróże misyjne miał, to gdzie miał? Do pogan, do Bułgar. Jezus głosił tylko tym swoim Żydom, którzy go zabili, Żydku Żydu, a apostoł Paweł, proszę Państwa, głosił poganom. Głową najświętszej rodziny. Trzecia głowa najsprawiedliwszy. Trzecia głowa bestii widzianej przez Józefie najczystszy. Także proszę z nami, proszę Pani, Józefie najroztropniejszy. Trzecia głowa bestii. Trzecia głowa bestii widzianej przez Jana wyobraża królestwo, którego stolicą był Babilon. Jehowa pozwolił Babilończykom podbić Jerozolimę i uprowadzić jej mieszkańców do niewoli. Zanim jednak dopuścił do tego upokorzenia, ostrzegał buntowniczych Izraelitów. Wielokrotnie przed tą tragedią przepowiedział, że linia człowieczych władców, którzy zasiadali na tronie Jehowy w Jerozolimie, zostanie przerwana. Niemniej obiecał też, że pojawi się potomek króla Dawida,
ten, do którego należy tytuł prawny i odzyska tę władzę. Inne proroctwo wskazywało, że gdy nadejdzie obiecany Mesjasz, czyli pomazaniec, Żydzi będą oddawać Bogu cześć w świątyni jerozolimskiej. Jedno ze wcześniejszych proroctw podpisanych przed uprowadzeniem Izraelitów do Babilonu mówiło, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. Jeśli zapowiedzi miały się spełnić, Żydzi musieli zostać uwolnieni z niewoli, wrócić do ojczyzny i odbudować świątynię. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. To swoim prorokom, wśród abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, znajdował się prorok Daniel na jego i ono posłużył się nim, aby objawić, jakie królestwa będą następowały po ówczesnej potędze Zielonej. Tajemnice te przedstawił za pomocą rozmaitych symboli, na przykład spowodował, że babilońskiemu królowi Nabuchodonosorowi przyśnił się sen o ogromnym posągu wykonanym z różnych metali. To o tym mówimy. Za pośrednictwem Daniela Jehowa wyjaśnił, że głowa, złota głowa posągu symbolizuje mocarstwo Babilonu. Kolejna potęga światowa została wyobrażona przez pierś i ramiona ze srebra. Co to za potęga? Jak będzie traktować Bóg Boży? Babilon pod gwiazdą mamy tu. Wyobraża zarówno głowa posągu z Księgi Daniela, jak i trzecia głowa bestii opisanej w objawieniu. Zobacz diagram na stronach 12, 13 w wydaniu standardowym. Za pośrednictwem Daniela Jehowa wyjaśnił, że złota głowa posągu symbolizuje mocarstwo babilońskie. Kolejna potęga światowa została wyobrażona przez pierś i ramiona Józefa. Jak będzie tak? Czwarta głowa, Medopersja. Ponad 100 lat przed czasami Daniela Jehowa wyjawił przez proroka Izajasza szczegóły na temat mocarstwa, które dokona podboju Babilonu. Przepowiedział nie tylko sposób zdobycia jego stolicy, ale też umiał być wodza. Miał się w nim okazać Jeruzalem. Daniel otrzymał dwie wizje dotyczące mocarstwa Medopersjego. Pierwsze królestwo to obrazował niedźwiedź, który był podniesiony z jednej strony. Powiedziano mu, wstań, pożeraj dużo mięsa. Z drugiej Daniel ujrzał tę dwutłonową potęgę pod postacią mrożnego barana. Jehowa posłużył się Medopersją do spełnienia swych zapowiedzi. Obaliła ona Babilon i umożliwiła Izraelitom powrót do ojczyzny. Ale później to samo mocarstwo niemal unicestwiło ktoś. Na księga Estery donosi o spisku urodził przez najważniejszego ministra Persji. I tutaj, proszę Państwa, 2-3 lata temu egzekwowana jest w internecie relacja, więc proszę oglądać na mojego zięcia, podczas kongresu i pozostałych wnuków i brata Kazimierza, siostrę Heleny, całą parafię Aleksandrowską, wysłania Ducha Świętego, poczynił on krok w tym ustalonym dniu zgładzono wszystkich Żydów, mieszkających na rozległym obszarze Imperium. Tylko dzięki interwencji Jehowy jego lud po raz kolejny uniknął skutków nienawiści. Muzeum Piernika też właśnie. Czwartą głowę bestii z objawienia można wyobrazić. Piąta głowa Grecji. Piąta głowa bestii z objawienia wyobraża Grecji. Gdy Daniel objaśniał wcześniej syn Nabuchodonozora, oznajmił, że potęgę tę symbolizuje Juda z Piernika. Prorok otrzymał też wizję ukazującą niezwykłe szczegóły zarówno o naturze tego imperium, jak i o jego najsłynniejszym władcy. W jednej z nich Daniel ujrzał Grecję jako lamparda z czterema skrzydłami, co oznaczało, że mocarstwo jego będzie dokonywać ustawicy. Na tę funkcję otrzymał nominację z rąk Benedykta XVI, który w Celestino Minore będzie szóstym miejscem w od 1990 roku. Szybko, pierwszego lipca 1952 roku na północy Włoch.
uświęcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku. Jest doktorem prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Ksiądz arcybiskup Celestino Migliore był wysłannikiem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu. Pełnił posługę stałego obserwatora Watykanu przy Uniwersytecie. Na razie nie poznaliśmy na nazwiska nowego przedstawiciela Ojca Świętego w Polsce. Aleksander Wielki, najsłynniejszy władca starożytny. Będzie raport Rady Europy o stanie demokracji w Polsce. Zdecydowali o tym na wyjazdowym posiedzeniu w Tallinie przedstawiciele 46 państw członkowskich. Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zlecił Komisji Monitoringowej przygotowanie sprawozdania o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce. Poseł profesor Krystyna Pawłowicz przypomina, że pierwsze działania wobec Polski podjęła Komisja Weneska, która jest organem uchwalającym Rady Europy. Że polityczna opinia Polski posłużyła innym organom międzynarodowym do rozpoczęcia sporu z Polską. Teraz, gdy rząd PiSu jest na dobrej drodze do zażegnania kryzysu, opozycja chce rozszerzyć atak na Polskę. Opozycja polska i osoby niedotkliwe na Komisji Europejskiej, w ogóle w Parlamencie i w Unii Europejskiej starają się rozszerzać ten atak na Polskę, bo tutaj widać, że ze strony organów unijnych tam ten spór wygasza. Więc chodzi o to, żeby trzymać atak na Polskę, sugerując, że rzeczywiście coś bardzo ważnego się dzieje. Poza tym jestem bardzo ciekawa, na jakiej podstawie Rada Europy będzie tutaj raz oskarżała i cytowała kolejne ataki, kolejne oskarżenia przeciwko Polsce, kiedy doskonale osoby, które są w Polsce, Polacy widzą, że rząd przedstawia kolejne propozycje w Kremlu Parlamentu i odmawiają udziału w ich rozpatrzeniu, czy zarządzaniu, czy rozwiązaniu problemu. W czerwcu mają zostać powołani sprawozdawcy, którzy, jak wynika z medialnych informacji, zwrócą uwagę na problemy poruszone w raporcie o stanie demokracji i respektowaniu praw człowieka w Europie. W garnizonie w Warszawie Wersołowi weterani wojskowi i zagranicznych rywalizują dziś w konkursie strzeleckim. Część z nich walczy o puchar ministra obrony narodowej, a poszkodowani wojska w zawodach pod patronatem szefa BDL. Poza tym w Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się dziś konferencja naukowa pod tytułem Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość misji pokojowych. Tomasz Flot, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza granicami kraju, podkreśla, że zawody wpisują się w uroczystość Dnia Weterana i działań poza granicami państwa, który będzie obchodzony w niedzielę. W Warszawie Wyspowej odbywa się strzelanie weteranów poszkodowanych z broni długiej i strzelanie wszystkich weteranów z broni krótkiej wraz z pokazami sprzętu, punktami nauczania pierwszej pomocy, innych atrakcji. Równolegle odbywa się konferencja naukowa Wojskowej Akademii Technicznej, w której współorganizowane są dowództwo operacyjne i Stowarzyszenie Kombatantów Pokoju w ONZ. Również tutaj będzie taki drobny piknik dla weteranów. Obchodów w Warszawie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana będzie msza święta w intencji weteranów i ich rodzin pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa Polowego Wojska Polskiego. Poza tym w planie są m.in. lektura rocznicy przed grobem nieznanego żołnierza oraz piknik weterana z pokazami sprzętu i wypożyczenia wojskowego. W uroczystości wezmą udział m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz. Na terenie poznańskiego lotnictwa Ławica rozpoczęła się druga edycja międzynarodowych pokazów lotniczych Aerofestival. Według organizatorów to największa tego typu impreza w Europie, organizowana na cywilnym lotnisku. W ciągu 12 godzin pokazów w niebo przybije się kilkadziesiąt maszyn, samoloty cywilne i wojskowe. Udział w wezmą stacji powietrznej wynosi skrajnie za granicę. Aerofestival 2016 organizowany we współpracy z portem lotniczym Poznań-Ławica. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w czerwcu ubiegłego roku, przyciągając około 50 tysięcy fanów lotnictwa. Kiedy ja otrzymał wizję bestii, dominującą potęgą światową, na piątkę.
Dżihadyści z państwa islamskiego wkroczyli na przedmieścia miasta Marea na północy Syrii, które jest uznawane za bastion rebeliantów w tej części kraju, poinformowały siły opozycyjne. Według ich relacji w mieście cały czas trwają walki. Wczoraj w Policji Obserwatorium Praw Człowieka podało, że dżihadyści zdobyli 6 wiosek na północ od Aleppo. Dzięki czemu otoczyli pozycję rebeliantów w Marea, znajdującego się niedaleko granicy Syrii z Turcją. Aleppo, leżące około 50 km od granicy z Turcją, jest uważane za najważniejsze pole bitwy trwającym już ponad 5 lat w konflikcie syryjskim. Część miasta jest kontrolowana przez rebeliantów, a część przez siły reżimowe, które próbują odciąć rebeliantom ostatnią drogę zaopatrzenia. Kluczową rolę w realizacji protestacji rodzaju przymienności szata, tam gdzie ty zmiażdżysz. W kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, miejscami przelotni deszcz od godziny Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni, w dolinach górskich od 22 do 24, nad samym morzem od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, w rejonach dwóch porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale nic nie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Tak haniebnym złym wizerunkiem. Ale jak pochwalić Europę? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których udział weźmie się profesor Dariusz Oko. Z naszym gościem będą Państwo mieli okazję spotkać się dwukrotnie. Najpierw o 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, jak również o 21.30 w Radiu Maryja. Serdecznie zapraszamy. Najmniejsze problemy, tematy artykułów Zielonej Prasy Polskiej. Chwile dumne z ochrony życia. Pełna ochrona życia jest możliwa i przynosi same dobre skutki. Jak w praktyce wygląda prawo do narodzin w Chile? Kto chce zmusić ten kraj do legalizacji aborcji? Na tym dzienniku wyjątkowa rozmowa z chilijskim obrońcą życia. Strajk wbrew etyce. W szpitalu nie może być strajku. Profesor Bogdan Hazan o coraz trudniejszej sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Komu zależy na wasalizacji Polski? Cała Unia obawia się Polski kierującej się prawem Bożym. Prawdziwe cele unijnego ataku na polski rząd demaskuje ksiądz profesor Czesław Bartnik. Szansa dla Polski wsi. W naszym dzienniku magazyn poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu. Ochrona przed GMO, rozbudowa terminala zbożowego w Gdańsku. Co jeszcze przewiduje pakt dla wsi? Do resortu rolnictwa wpłynęło 460 propozycji, które mogłyby przyczynić się do rozwoju polskiej wsi. Maryjne ścieżki prymasa. Artykuł poświęcony Słudze Bożemu księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w 35. rocznicę śmierci. W jej imię można się zwrócić do narodu z każdą sprawą Bożą i prosić o wszystko. Naród nie odmówi, jeśli prośba będzie skierowana w jej imię. Na to imię otwiera się w Polsce każde serce, mówił prymas tysiąclecia. Nasz dziennik podąża maryjnymi ścieżkami kardynała Wyszyńskiego i przypomina, co było siłą jego duszpasterstwa. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Daniela i Jana zazębiają się ze sobą w taki sposób, że pozwalają nam zrozumieć znaczenie wielu obecnych. Radia Koncy, także już 13. Porównując bestię z misji Jana oraz ukazaną taką dobrą przeprawiającą bestię o 10 rokach wyzębnie podanym przez tego prawa. Także 13. godzina mija. O ogromnym posągu. Dlaczego powinno nas pobudzać dokładne zrozumienie tych proroctw? Najpierw przeanalizujmy... Także będziemy do tego wracać, do posągu. Proszę oglądać El Mercedes, proszę oglądać Witeklandia, proszę oglądać El Hof Art i Państwo będziecie jak u siebie w domu. 13.13. Panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, ministrom wszystkim, szczególnie też panu ministrowi obrony narodowej, było 13 ministrów. To jest też znaczące. Dziękujemy wam i posłom, senatorom, parlamentarzystom i życzymy, żebyście jak najwięcej uczynili dobra dla Polski w tej trudnej sytuacji. A my będziemy się za was modlić i prosimy o modlitwę wszystkich o dobre zmiany w Polsce, żeby to się utrzymało, żeby nikt tego nie zniszczył.
Bóg zapłać wojewodom, samorządom, z prezydentami miast, rodakom z Polski i Polonii, ambasadzie USA i Izraela. Wszystkim Bóg zapłać za uczestnictwo w konsekracji wotum wdzięczności sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać budowniczym, żywym i zmarłym przez modlitwę, czyn i składanie ofiar. Jeszcze raz Bóg zapłać. To było fantastyczne świętowanie Polski świętego Jana Pawła II. Ta świątynia z watykańską kaplicą świętego Jana Pawła II i kaplicą pamięci ludzi zamordowanych w ciemną noc II wojny światowej przez Niemców za pomoc Żydom jest jeszcze jednym przykładem, ile dobra można uczynić, gdy pragnie go wielu. Wielu też już przybywa do tej świątyni. Prosimy pamiętać, że jest to szczególne miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. I prosimy już od początku o takie zachowanie, tak w świątyni, jak i przed świątynią. Wielki respekt dla miejsca świętego. Msze święte w tym sanktuarium w dni powszednie, tymczasem o godzinie 7 i 18, a w czwartki również podczas roku akademickiego także o 12. W niedzielę o 8, 12 i 18 msza święta akademicka. Poza tym we wtorki po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i wieczorem o 17.30 na pół godziny przed mszą świętą nowenna do świętego Jana Pawła II. Można też prośby składać drogą mailową. Adres podam później. W piątki o godzinie 15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jak już zapowiedziałem kilka dni temu, uwaga mężczyźni, niewiasty, młodzież. Zapraszamy tych, którzy pragną czegoś więcej dla swojego ducha i dla apostolstwa. Zapraszamy do Bractwa Świętego Jana Pawła II przy tym sanktuarium. W tych trzech sekcjach: mężczyźni, niewiasty, młodzież. Jakie zadania Bractwa? Pierwsze, formacja w duchu Świętego Jana Pawła II i napełnianie się tym duchem, nauczaniem i przekazywanie go dalej. Następnie strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II i posługa, by pomóc wiernym uczcić te relikwie i animować przybywających do tego sanktuarium pielgrzymów. Na temat sanktuarium proszę też czytać na portalu radiomaryja.pl. Zakładka Świątynia pod wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pielgrzymek do kustosza sanktuarium ojca Andrzeja Laskosza. Telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Można też umówić się, by w akademikach zamówić obiad, to jest w pobliżu sanktuarium, czy nocleg dla pielgrzymów. Kontakt, jak już powiedziałem. Zaczynamy posługę w tym sanktuarium. Zaczyna Rodzina Radia Maryja, ta apostolska Rodzina Radia Maryja, Polska świętego Jana Pawła II. Zaczynamy, choć jest bardzo mało ludzi do posługi. Prosimy o modlitwę, o kapłanów i siostry zakonne, świeckich, do posługi w sanktuarium i w Radiu Maryja. Zapraszamy. Jeszcze raz prosimy o modlitwę i Bóg zapłać za wszystko. Zobaczcie, razem można uczynić wiele. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest koniec. To jest pewien etap, a sanktuarium jeszcze będziemy dalej wyposażać, dalej kończyć budowę. Bóg zapłać za to wszystko, co uczyniliście Państwo. Bóg zapłać, siostry i bracia. I czynimy dalej. Drodzy Państwo, 18 minut po godzinie 13 usłyszeliśmy komunikat ojca dyrektora i na antenie witamy również ojca dyrektora. Szczęść Boże. Będzie to chwała Jezusa Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.